Dobiegają końca prace na ulicy Gawrzyłowskiej. Remont przewidywał wylanie nowego asfaltu, przebudowę chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji, a także parkingu w pobliżu szkoły podstawowej nr 11. Od godziny wczesnoporannych rozpoczęliśmy asfaltowanie ulicy Gawrzyłowskiej, pierwszą warstwę ścieralną. Zaraz będzie regulacja studzienek i myślę, że w poniedziałek będzie ta ulica oddana na gotowo. Mowa o blisko półkilometrowym odcinku jezdni, ale to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana obecnie bądź planowana w mieście. Jeszcze w tym roku oddamy do użytku ulicę Metalowców, jest gotowa, niektóre tylko poprawki i tak jak wcześniej wspomniałem, jest już rozstrzygnięty przetarg na ulicę Sobieskiego i myślę, że po wstępnych spotkaniach ustalimy harmonogram remontu tej ulicy. Inwestycja pod nazwą przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy wyniesie blisko 2 miliony złotych. Znaczną część wydatków na to zadanie pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja trzecia PGR. Wykonawcą jest firma handlowo-usługowa Transkop.